Jakiej? O Boże, Aquarebel? Dobrze mówię. Tu no, mamy coś, co tam ostatnio testowałem, dlatego, że nie wszystkie akwaria, czyli akwaria nawożone są przez ryby tak samo. Jednakże wiadomo, że akwarystyka głupików tak naprawdę docierpliwy. Szkoda, że nie zrobiłem zdjęć, jak one jeszcze wyglądały tydzień temu, ale wyglądały strasznie, byłem pewny, że padną wszystkie do końca. Zobaczymy. Cztery, że tak powiem. Poza tymi dambo mozaiki, które karmienie zdanie. Więc walczymy tak naprawdę, dawno już nie walczyliśmy ze śródskami. Będziemy walczyć. Muszę jeszcze zrobić w ogóle testy, słuchajcie, wody, tak? Żadne, że tak powiem, czynniki zewnętrzne na niego nie tylko są to taka jest wersja, w której są dwa zawory. Mając odpowiednie narzędzi, jak taki i kolejny odcinek DIY, czy jak to się żeby tam zmienić, sam. Tu jest pewnie tam bo 20? Jest pewnie jeszcze przed 21, więc co? Cześć Bachy, słuchajcie, trochę musieliście poczekać, ale nie powinniście się dzisiaj nudzić, trochę pewnie ciekawych rzeczy będzie, miejmy nadzieję. Słuchajcie, ostatnio było bidnie, no bo budowa i teraz zaczął się drugi etap, co możecie gdzieś tutaj pewnie podrzucę i zobaczyć. No jeszcze robić, to też mamy mniej siły i mniej chęci na nagrywanie filmików, natomiast raz, że obowiązek, dwa, że wobec was, słuchajcie, dwa, że no coś trzeba robić, nie tylko odpoczywać. Słuchajcie, było bidnie, ale to też dzięki wam i dzięki temu, że siedzicie i z jakichś sobie tylko znanych przyczyn oglądacie nasz kanał, to YouTube ostatnio wypłacił nam tam niezłą kwotkę za 3 miesiące, tam chyba ze 400 zł wpadło, więc zaraz je rozliczymy z wami wspólnie i pokażemy wam, co zanabyliśmy, bo szczerze powiem, że już miałem mocne braki i postanowiłem, że to idzie wszystko na... No oczywiście trochę więcej wydałem, ale Ania o tym nie wie, więcej nie mówcie. Pewnie tak nie będzie oglądała. Czyli jutro bez śniadania. No, ale mamy tak, słuchajcie, mamy zakupione, słuchajcie, nawozy wreszcie Aquarebel. Ostatnio testowałem sam azot ich, jest niezły, więc teraz udało mi się zanabyć fosfor, azot, słuchajcie. Tu mamy coś, co tam wpadło mi do metody Estimate, czyli gdzie jest duże światło. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać przy CO2. Taki mocno skoncentrowany. No i GH Bost N Azot, jakaś taka odmiana jeszcze lepsza. Co prawda, słuchajcie, patrzyłem teoretycznie, czym się różni azot od GH Bost N. I powiem szczerze, że no lekko składem. Bo nitrat ma tylko azotany i potas, natomiast to są azotany, wapń i magnez. O, taka sztuczka. Zobaczymy. Także, a dlaczego, słuchajcie, te nawozy stosuję osobno, nie kupuję NPK? No dlatego, że nie wszystkie akwaria nawożone są przez ryby tak samo i tak jak głupiki są fosforogenerujące, tak, one, że tak powiem, wszystkie mam wrażenie, akwaria, w których są głupiki, to jest nadmiar fosforu i dużo takich substancji mocno odżywczych, więc takich akwariach trzeba gonić azotem, żeby nie nabawić się glonów. Nie było azotu, więc tu się zaczęły dziać cuda, ale pomału to wraca. Jak przy okazji możecie zobaczyć, nie działa lampa. Nie tylko tu, więc mamy też takie zaległości. Dzisiaj skończyłem podmieniać wody, tak naprawdę ostatnio podmieniałem wody do 4 rano, co mogliście zobaczyć gdzieś tam w poprzednim krótkim filmiku. No, ale niektóre akwaria znowu wymagają fosforu, a mi jakoś łatwiej, jak stosuję to osobno, łatwiej mi to ogarnąć, tak? Możecie spróbować sami,
Zacząłem w ogóle tak robić, jak ktoś mnie wystraszył, żeby nie dawać fosforu, to taka, bo zaraz będą glony, no i ciągle azot, 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 fosforu nie dawałem i tak było 720 chyba przez rok. Oczywiście tam wszystko rosło, ale nie rosło tak, jakbym chciał. Mówię, dobra, spróbujemy z tym fosforem. No i dopiero nauczyłem się rozróżniać, że jak mamy blade liście, wątłe takie, no to zazwyczaj brakuje azotu, natomiast tak łodygi są cieniutkie, łamliwe i to brakuje fosforu. I czy to w roślinach nadwodnych, czy podwodnych, jak się nauczymy to rozpoznawać, to bardzo łatwo później się to prowadzi. Nasze baniaki są oczywiście jeszcze mocno zaniedbane, ale pracujemy nad tym, słuchajcie. Obiecałem sobie Wam, że się za to wezmę i ostatnio solennie co tydzień podmiana wody we wszystkich baniakach. Pomału zaczyna być widać tego efekty, jednakże wiadomo, że akwarystyka do cierpliwych należy i o ile szybko można zepsuć sobie baniak, o tyle wrócić z nim do fajnego wyglądu jest już troszkę trudniej. Ale zobaczcie, już u altolamprologusów jest coraz lepiej, krasnali coraz mniej, właściwie już prawie wcale. Dzisiaj lekkie poprzekładanie skałek uczyniła Anna, gdyż ponieważ no, samica musi mieć gdzie się schować przed tym mygusem, to wcale niekoniecznie muszą być muszle. Spróbujemy, no muszle sadziliśmy i już różne rozmiary, nie bardzo. Może teraz w skałkach, w szczelinie znajdzie jakiś swój szczęśliwy kąt i swój kawałek podłogi. No, więc jest coraz lepiej, słuchajcie. Natomiast tak, więc na to poszło, na nawozy poszło, a wiecie co, podejrzę i podkleję Wam zaraz. Na nawozy, słuchajcie, poszło na te 4 sztuki, już Wam mówię, bo to żadna tajemnica. Same nawozy kosztowały nas, tylko nie mówcie Ance, 294 zł. No, ale to powinno na trochę starczyć. Do tego, słuchajcie, do tych nawozów, to jest rzecz fajna, będziemy je testować, powiemy Wam dokładnie tak naprawdę, co tu się będzie działo i czy one się sprawdzają, czy nie. Mam wrażenie, że będą już coś tam się sprawdzać. Zaczęło na przykład w tym baniaku, musimy zacząć lat azotu. On jest na ziemi ogrodowej, ale wbrew pozorom trzeba go nawozić. I co? Dlatego chociażby jeszcze, że jedna lampka, którą zdjęliśmy z 720, poszło tutaj, tego światła już zaczyna się robić sporo. No i glony się rzuciły, ale pomału już znikają. Była pierwsza przycinka, pierwsze przysadzania. No i trafiają tu, słuchajcie, samce sami gupików ribona z długim gonopodium, czyli takie, które nie będą się tu mogły rozmnażać i nie będą się rozmnażały. Generalnie samic też nie będzie, ale chodzi o to, że te samce właściwie nikomu nic nie dadzą. A chciałbym, żeby cieszyły moje oko, mówiąc kolokwialnie, więc zostają u nas. Powód jest prosty. I do zakupu wrócimy za chwilę, ale powód jest prosty. Nie chcę już kupować ryb nigdzie, chyba już mam po prostu dosyć. Ostatnio, pamiętacie, zanabyliśmy gupiki. I tak naprawdę gupiki plus kilka sztuk trzciniaków chcieliśmy uzupełnić obsadę w końcu w tym baniaku na dole. I zrobić lekkie towarzystwo tej jednej sztuce. Z gupików tak naprawdę no, wcale nie jest źle, bo trzymają się wszystkie poza tym dambo mozaiką, tam dzieją się cudawianki. Kołysanie, o którym ktoś ostatnio gdzieś na jakiejś grupie wspomniał, które wygląda, jakby im brakowało tlenu, albo jakby była przeducha. No właśnie, to jest, słuchajcie, gupik gdzieś tam ze sklepu i powiem szczerze, że szkoda, że nie zrobiłem zdjęcia, jak one jeszcze wyglądały tydzień temu, ale wyglądały strasznie, byłem pewny, że padną wszystkie do końca, natomiast no, udało nam się ocalić jednego samca ze stada, którego przywiozłem. Dopuszczałem do niego po jednej, dwie samice tak naprawdę z moich ryb, no, żeby coś z tego spróbować jeszcze wykrzesać, ale niestety wszystkie samice za chwilę zaczynały się kołysać jak te poprzednie gupiki. Samiec, o dziwo, ten jeden wygląda tutaj po prostu, jakby jemu nigdy nic nie było i jakby nie był chory. Natomiast wszystkie ryby, które pływają na przykład 2 lata u mnie w baniaku, po przełowieniu do niego od razu łapią egipską sraczkę i jest problem. No trochę to teraz opanowałem swoim tajemnym środkiem,
o którym nie mogę wam powiedzieć, by mi łeb urwali. Ale jest taki tajemny środek, który stosują wybitni hodowcy, żeby jak najwięcej sprzedać. Używać trzeba tego z głową i bardzo mądrze i stosować po prostu w ostateczności. No ale to nie temat na film, to taka ciekawostka, może kiedyś w przypływie szczerości o tym wam opowiem. Natomiast no, ponieważ jest to środek trochę niebezpieczny, to na pewno o tym nie będę tu mówił. No i udało mi się te ryby trochę uratować i na razie jest ok, ale czy z tego coś będzie? Zobaczymy, szczerze powiem, że nie bardzo chce mi się już walczyć, bo boję się, że przez tą walkę o jedno akwarium i jednego głupika narobię sobie problemu w całym fiszrumie, co zresztą już minimalnie nastąpiło, bo przechodząc do trzciniaków, no oczywiście też nie obyło się bez jakichś tam perypetii, i które mimo już, no baniak jest w kwarantannie, zobaczymy, bo te trzciniaki po że tak powiem spotkaniu się ze starym mimo kwarantanny, dwa już nie bardzo, reszta tak sobie, no zobaczymy. Także tu jest główny, słuchajcie, problem. Jeśli chodzi, wrócę tylko, czy może coś u mnie, no słuchajcie, te głupiki przyszły na świeżą wodę. Pamiętacie, cztery odmiany, full albino, redy, wtedy tak, topazy, mozaiki i endlerki. I wszystkie mają się jak najlepiej, poza tymi dumbo mozaik, które moim zdaniem najpewniej są z jakiegoś importu. No, ale z drugiej strony też, no co, jakbyśmy do tego podeszli, słuchajcie, szczerze i prawdziwie, to sklepów ani nie stać, ani nie mają czasu, ani nie chce im się na pewne zabiegi. Zwłaszcza, że my jako klienci jesteśmy okropni i chcielibyśmy właśnie głupiki po 5 zł, czy ryby po 5 zł, zdrowiusieńkie, a tak się właściwie ekonomicznie po prostu nie da. No przecież, żeby to zrobić dobrze, żeby te ryby przeszły odpowiednią kwarantannę, żeby te ryby się zaaklimatyzowały u nas, to potrzeba czasu. A sklep nie ma czasu, ani ochoty, ani pieniędzy na karmienie ryb, które przywieźli. Wszystko jedno skąd, czy od hodowcy, czy od hurtowni. Żeby to sprawdzać 6-8 tygodni, dopiero wystawiasz na sklep, mogliby przecież tak robić, tak? Mieć duże zaplecze, tam swoje zbiorniki kwarantannowe i sprzedawać tylko ryby pewne. Tylko wyobraźcie sobie, ile te ryby by wtedy kosztowały, tak? Pomyślcie, ile to trzeba pracy, zachodu, tak naprawdę fachowców, których wcale na naszym rynku nie jest dużo. No, także to nie liczcie na to, że będzie lepiej. Będzie moim zdaniem gorzej z racji pewnych rosnących kosztów, a no to właśnie, więc ja po prostu już powiedziałem, że daruję sobie chyba zakup ryb skądkolwiek, chyba że będą to już naprawdę takie sprawdzone moje źródła. Z hodowcami jest podobnie, słuchajcie, bo też, to znaczy no, hodowca na pewno będzie miał ryby lepsze, pod warunkiem, że jest to hodowca prywatny, który trzyma te ryby dla siebie z handlarzami, ewentualnie ktoś, kto sprzedaje ryby przy okazji, tak, no bo coś z nadmiarem robi, ale taki stricte handlarz po prostu nie zarobiłby na tych rybach, o tym musicie pamiętać, zresztą świadczy o tym ilość zakładanych i zamykanych hodowli, nie tylko głupika, ale krewetek, różnych innych ryb. To się opłaca, jeśli podchodzimy do tego albo hurtowo, na mauzery, albo jeśli robimy to hobbystycznie na kilka zbiorników i sprzedajemy przy okazji, to opłaca się tylko dlatego, że zwraca się pokarmę. Natomiast ja też byłem głupi i liczyłem, że na tym da się zarobić. Nie da się. Uwierzcie mi, nie da się. Ale oczywiście każdy może spróbować i wręcz powinien. Namawiam wszystkich do otwierania własnych hodowli, handlowania rybami, do ogłaszania się na gdzie się damy, bardzo chętnie, jeśli będziecie mieli zdrowe ryby, od was je będziemy kupować. To tak oczywiście sarkastycznie, niektórzy będą wiedzieli, o co mi chodzi.
No, więc walczymy, tak naprawdę dawno już nie walczyliśmy z jakimiś choróbskami, ale tu walczymy i mam nadzieję, że wygramy. Nie mam jakieś choroby, no ale bakteria jest obecna gdzieś tam w dwóch zbiornikach i musimy z tym zrobić porządek. Dobra, co tam dalej? Aha, kupiłem sobie ostatnio, pytałem na grupie, o spirulinę, jest chytry, traci dwa razy. Spirulinę taką ludzką, no bo taka spirulina ludzka jest dużo tańsza niż spirulina rybna, mówiąc oczywiście w przenośni. Więc kupiłem sobie na Allegro taką, no w sumie cztery, tu są dwie, ale w sumie cztery takie to ryby. Spirulina chlorella w tabletkach, suplementy dla moich glonożerców, bo trochę ich mam. Słuchajcie, i co? Licząc na to, że no, spirulina to spirulina, tak? Kluski to kluski. No, ale powiem wam tak, że no nie bardzo. Nie bardzo krzywią się jak ja na szpinak. Nie bardzo. Czasami się któryś odbije. No i ta spirulinka, słuchajcie, nie wiem czy będzie widać. No musi nam smakować, będziemy chyba przechodzili na dietę krewetkową, no bo szkoda. No ale te cztery torebki kosztowały 49 zł, a ta spirulina tropicala, ona jest, akurat ta jest drobna, ale jest jeszcze w takich tabletach większych. Słuchajcie, szczególnie Forte polecam, to jest zdecydowanie stosunek ceny do jakości. I no tą jedzą jak wściekłe, no ale ta też kosztuje taki coś koło chyba 60 zł, już może zdrożała, bo teraz wszystko drożeje w trybie. No więc chciałem przeoszczędzić i przeoszczędziłem. Sam będę teraz żar spirulinę na śniadanko, aczkolwiek jestem w takim wieku, że już trzeba suplementy diety zacząć jeść. Kochani, kolejna rzecz, którą mogłem sobie dzięki wam kupić, a która jest mi chyba już pomału niezbędna z racji tego, że nasze wodociągi też zaczynają też odpierdaczać. A dwa, że tam ten z tej głupikowej laguny, tam wiecie, o tych narudowcach, filtracja, polecam, namawiam, mówię, dobra, spróbuję, już niech będzie, bo daj te spokój, można słuchać. No i powiem wam, że miał rację chyba. No, ten Jacek nasz miał chyba rację, bo szczerze powiem, że no, zakupiłem taki system, że tak powiem, trzech narudowych, ja go sobie wieszam tutaj na boku, na tych uszach, jak podmieniam wodę, podczepiam węże i podmieniam. Zwłaszcza dlatego, że no, swego czasu naprawdę nie było problemu w wodociągach naszych i ta woda była cały czas taka sama. Natomiast od roku robię tu jakiś remont głównej nitki, jakiejś historii. Ciągle coś z tą wodą jest i autentycznie, a zawsze wam mówiłem, że nie ma, no, wodę dla każdego powinna być w wodociągach, ma jakieś normy i powinna spełniać, nie spełnia w tym kraju żadnych norm. Nic niczego nie pilnuje, więc trzeba na to uważać. Wolę dmuchać na zimne. I ten filtr jest trzystopniowy, czyli taki mechaniczny, wata gruba, która to mechanicznie oczyszcza z piasków, mułów, jakichś takich pierdół. Później mamy filtr węglowy, który oczyszcza to już wstępnie chemicznie i z takich jakichś tam cięższych związków chemicznych. No i zmiękczacz wody. Słuchajcie, w trzecim tym, nie będę go podnosił, bo to trochę waży, jest pełne wody i wolałbym, żeby mi nie pękło, zwłaszcza że osmoza ostatnio mi pękł jeden klosz i będę go musiał zanabyć. No i powiem wam szczerze, że ta podmiany przez filtrowanie chyba troszkę lepiej się sprawdzają, widać to i po ilości glona i po jakichś takich tematach, przede wszystkim chyba ta woda jest, ma w sobie mniej żelaza i to też jest na plus. Ten filtr był idealnie biały, już taki biały nie jest, a zrobiliśmy dopiero na nim dwie pełne podmiany. Czyli przefiltrował circa about 1,5-2000 litrów wody. Będziemy wam, muszę jeszcze zrobić w ogóle testy, słuchajcie, wody, tak? Co najmniej pH, twardości i kurczę, muszę kupić porządny miernik TDS-u, czyli będziemy mogli zmierzyć zawartość syfu w tej wodzie przed filtrowaniem i po filtrowaniu i wtedy będziemy wiedzieli już w ogóle, czy to coś daje, czy daje nam tylko tyle, że się lepiej czujemy, bo czasem wiecie, że też tak bywa. Dobra, kolejna rzecz, słuchajcie, z ciekawostek fajnych, które chcę wam dzisiaj polecić, ponieważ mam dużo tych baniaków,
A po przejściach kiedyś w Fiszrumie mam taką schizę, że wolę siatek mimo wszystko do tych baniaków. Jak coś grzebie porządnego, nie przemaczać, to samo jest z magnesami i z czymś do czyszczenia szyby. No to musiałem wykombinować coś, co będzie tanie, będzie dobrze czyściło i będzie do każdego zbiornika. I co, jak się jest, człowiek jest mechanikiem, no to zawsze szuka, wiecie, w innym fachu. I to są, słuchajcie, takie maty, co prawda z lakiernictwa, ale no jednak mechanik, lakiernik samochodowy, to te maty pośrednie, gdzieś tam pokrewne, pobliskie. I tam są, słuchajcie, takie maty ścierne, one służą do polerowania lakieru, do zbierania, tak jak takie kostki z papierem ściernym, tylko papier ścierny nam rysuje szyba, to jest czegoś takiego, mówiąc kolokwialnie, jak druga strona zmywaka, tej gąbki, takie te proste, najtańsze zmywaki. I to jest bardzo fajna rzecz. Słuchajcie, starcza na dużo dłużej niż te zmywaki, nie rysuje szyb, bo oczywiście zawsze jak kupię jakieś takie nowości, to sprawdzam gdzieś w miejscu, gdzie nie będzie widać, czy nic się z tym nie dzieje. Naprawdę bardzo fajna rzecz, polecam. Postaram się Wam wkleić tutaj zdjęcie z jakimś, no, a może w opisie jak znajdę link do tego, to postaram się Wam, kochani, wkleić, żebyście mogli sobie to wypróbować. To przyszło nam w takie paczusze, tam kilka tych arkuszy i kosztowało coś koło 30 chyba, czy 40 zł. Także to Wam też chciałem polecić w dzisiejszym blogasku, słuchajcie. No i co? Ktoś ostatnio pytał, do czego te miotełki? Słuchajcie, no miotełki są właściwie już w każdym Gupikowie. Jacek z Laguny używa jakiegoś materiału filtracyjnego, już nie pamiętam w tej chwili, też bardzo fajna rzecz, ale to i tak jest droższe niż moje miotełki. Miotełki służą do tego, żeby na rybek Gupika mógł się w nich schować. Kotniki się słabo sprawdzają, moim zdaniem i zdaniem wielu hodowców. Natomiast taki element, który sztuczny co prawda, a sztuczny dlatego, że się nie rozpada, można myć, można odkażać. Taki sznurek syntetyczny można wrzucić do środka odkażającego i przerzucić do innego zbiornika. No, hodowcy wiedzą, o czym ja mówię, bo ci, którzy mają akwaria roślinne, tam zarośnięte, ten temat ich nie dotyczy. Natomiast jeśli macie baniak i macie w nim kotnik, spróbujcie sobie kilka takich miotełek zrobić. Te samice czują się w nim lepiej, są mniej zestresowane, tak? Dla nich jest to też namiastka rośliny pływającej, co możecie zobaczyć. Gdzieś Wam tu dogram, to akurat fantazja nas poniosła i zrobiliśmy biało-zielone. Najlepsze są czarne, moim zdaniem, mniej rzucają się w oczy, ale ważne, żeby ten sznurek był syntetyczny, żeby żadne, że tak powiem, czynniki zewnętrzne na niego nie wpływały, takie jak woda i inne rzeczy. Sznurki takie naturalne, lniane, konopne, one za chwilę kończą żywot, będąc zanurzone i tych nie polecamy, więc to są kulesiowe miotełki. Ten sznurek trzeba tak sobie porozciapiżać, na drobniejszy, a film o tym, jak to jest zrobione, to już gdzieś tam był na playliście, spróbuję Wam tu gdzieś podkleić, ewentualnie poszukajcie sobie, kochani, polecam ten temat. Odłożę to, bo będę plótł nie tylko głupoty, ale jeszcze miotełkę. I co kupiliśmy? Kupiliśmy, słuchajcie, też dzięki Wam i Waszej cierpliwości i oglądaniu gąbki, które pokażę Wam za chwilę. I w tych filtrach, które miały te koszyczki takie, uwaga, będę je pokazywał. O, w tych białych Sonsonach powywalaliśmy to, bo to po prostu no nie działa. Zapychałem się szybko, te dziurki on już nie ciągnie, więc stwierdziliśmy, że pozakładamy tam duże gąbki i takowoż zrobiliśmy. Zaraz spróbuję Wam gdzieś tu dograć i wrzucić. Moim zdaniem zdecydowanie zwiększa to nie tylko jak gdyby powierzchnię filtracji, ale i wydajność tego filtra, więc to też udało nam się kupić. Ale co nam się udało jeszcze kupić, to słynne prefiltry, tudzież filtry, w zależności od wersji, jaką się kupi. Słuchajcie, w tej chwili znalazłem na Allegro te prefiltry HW602, słynne Chińczyki, w cenie, słuchajcie, 54 zł za sztukę. Tylko są to, taka jest wersja, w której są dwa zawory, wkłady filtracyjne i już.
nie ma pompki elektrycznej i nie ma nic więcej. I wziąłem takie dwa. Oczywiście można zrobić coś takiego samemu i Kuleś Majsterkowicz to lubi takie rzeczy robić. Tylko no przy cenie 54 zł ciężko będzie zrobić coś takiego, nie mając odpowiednich narzędzi, jak taki łysy na przykład, któremu tam docinają laserem i jak ja bym miał laser, to ja bym se. No a jeszcze w mierdzewce, jakby ktoś umiał zrobić, o Jezu, normalnie, ale Jezu, porno dla akwarystów. No i takie HW602 kosztuje 54 zł, bez pompki. Po co mi to? No bo przecież mamy paty mini, mamy pompki, które mieliśmy, że tak powiem, od kolegi Aqualab, fontannowe i parę innych takich gadżetów i postanowiłem sobie, że zwiększając w niektórych baniakach zobaczymy, czy da się to napędzić patem mini na przykład. Temat jest prosty, bo trzeba dostarczyć wodę i wypchnąć, albo odwrotnie pata mini założyć, tak? I wylot z filtra skierować, żeby sobie i będzie wypychał. Mam nadzieję, że wy rozumiecie, co ja do was mówię, ale wyobraźcie sobie, no pat mini jak wypływa z filtryka, o Boże, ciężko mi będzie wam pokazać. Dobra, wiecie co? Będzie kolejny odcinek DIY, czy jak to się tam zwie, czyli zrób to sam i pokażę wam, o co mi chodzi, bo tak naprawdę można oczywiście na węże kupić pompkę przelewową, tylko rosną koszty. To jest rozwiązanie dla tych, którzy mają jakieś pompki albo paty mini, a chcieliby swoją filtrację tanio i bez zbędnego pitulenia się w domu rozbudować. I myślę, że tu jest pewnie tam z litr jest. No z litr jest, czekajcie, zobaczymy, no bo żeby się pisać, ile tu jest. Zobaczymy, czy ze mnie dobry alkoholik, czy nie. No jest litr, no może litr 200, na dwóch w każdym razie. To już sporo mediów filtracyjnych można tutaj załadować. Zdarzało się, że te filterki podciekały, ale ich konstrukcja jest tak banalna, tak prosta, że tu naprawdę każdy sobie poradzi z naprawieniem tego, bo w najgorszym wypadku to wykręcamy, silikonujemy, wkręcamy, na drugi dzień można z tym robić wszystko i tyle. Jako prefiltr, no nie wiem, do jakichś pewnie filtrów by się sprawdzał, natomiast uważam, że do baniaków takich 60 litrów, czy do różnej takiego rozbudowania, czy na przykład, o, to jest, no, ja mam taki pomysł, że one będą mnie robiły, na przykład teraz przy leczeniu będę się musiał tych leków pozbyć, tak? No i żeby się ich pozbyć, to muszę, kochani, co? Przefiltrować to przez węgiel aktywny. I tak już był, że tak powiem, też motyw z zakupienia tych filtrów. Czyli nawalimy tutaj węgla aktywnego, uruchomimy pompkę, później możemy to zdezynfekować i ju. Także zobaczymy, zrobimy wam, jeśli chcecie o tym odcinek, to zrobimy na takim pustym zbiorniczku na tej naszej kostce, żebyście zobaczyli, jak to działa. Wężyk 16, pat mini, do tego jeszcze będzie potrzebny i już. I zresztą sobie poradzimy. Także tyle, słuchajcie, z takich rzeczy, które chciałem wam pokazać. Jeśli chodzi o moje głupiki, to jest coraz lepiej. Lepiej nie mówić, słuchajcie, ale jest już kilka fajnych samców. To wszystko cały czas tam, że tak powiem, się dzieje, mówiąc ładnie, bo jest pewnie jeszcze przed 21, więc co? No musicie cierpliwie poczekać jeszcze na godzinę z głupikami, bo żeby to była ładna godzina z głupikami, to i ładne głupiki muszą być. One już rosną, uwierzcie mi, ale na to, żeby je zobaczyć, musicie poczekać przynajmniej jeszcze do następnego filmu. Dzisiaj, czy mi się uda wam pokazać? Chyba nie, chyba zrobimy wam niespodziankę i spróbujemy zrobić odcinek o baniakach za tydzień. Także tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o dziś. Czy ja coś wam jeszcze miałem powiedzieć? Słuchajcie, no oczywiście dajcie łapkę w górę, łapkę w dół, jeśli możecie, jakiś znak. Aha, odcinek, ostatni moment na pisanie pytań do odcinka Q&A, bo on na pewno i na bank się pokażę już pewnie w przyszłym tygodniu. Bierzcie poprawkę na moją obietnicę, bo budowa
naprawdę już tam wchodzi w różne etapy, teraz będzie zalewanie stropu i po prostu muszę być tam fizycznie obecny, gdyż nieobecność wiąże się z takimi tematami, jak zapomnieliśmy zrobić fundamentu na 3 metrach bieżących, ściana jest przesunięta o 24 cm, więc po prostu... No, ale dajmy radę, nie ma co się poddawać, słuchajcie, tylko tak jak mówię, przepraszam z góry, że mówię, a mogę nie dotrzymać słowa, ale postaram się. I to będzie odcinek Q&A osobny, taki pozbieram te pytania z tych dzisiejszego i poprzedniego odcinka, w którym już sporo pytań jest i za które serdecznie bardzo Wam dziękuję i proszę o więcej. I spróbuję, jeśli będzie ich mało, to przegrzebać jeszcze poprzednie odcinki i wynaleźć pytania najczęściej się powtarzające. Co tam jeszcze? No chyba tyle. Jeśli ktoś nas z jakiegoś powodu jeszcze nie subskrybuje, a miałby ochotę, to może to oczywiście zrobić. Przyda się. Wszystkich moich ukochanych grupowiczów z kulesiowej grupy serdecznie pozdrawiam, słuchajcie. Fajnie, że jesteście, fajnie, że przychodzicie tam z YouTube'a, fajnie, że stamtąd przychodzicie na YouTube. Fajnie się to wszystko dzieje. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za poświęcony czas. Fajnie, że sami tam sobie też radzicie beze mnie. Pozdrawiamy Aqualutka z jego nową hydroponiką. Pięknie Ci to, Grzechu, wyszło. Przy okazji dzisiaj chyba i wczoraj był Malawistok. Albo niedługo będzie. Spróbuję się dowiedzieć od chłopaków. Przepraszam, że nie wrzucam to info, ale Malawistów zapraszam do Malawistok. Tam chłopaki walczą naprawdę z organizacją świetnych rzeczy. To się ma odbyć w Płocku, więc jeśli ktoś jest chętny, to zapraszam. Natomiast mój mózg nie pojmuje już wszystkiego, nie ogarnia i nie nadąża, więc przepraszam Was, kochani chłopaki, że tu nie ma jakiegoś, spróbuję coś wkleić, jeśli zdążyłem albo zdążę, żeby nie było, że to się już odbyło. No, teraz córa jeszcze oczywiście miała studniówę, więc... Dlatego nie było czasu. Dobra, kochani, na głupiki jeszcze troszkę poczekacie, na 720 jeszcze troszkę poczekacie, tam się dzieje, bo nasze białe wieje mocno i szybko rosną i zaczynają się tam rozpychać i mam wrażenie, że jest chyba za mało ryb, ale o tym opowiem Wam w kolejnym odcinku. Natomiast na dzisiaj to już tyle. Słuchajcie, jak są pytania do Q&A, to piszcie. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za poświęcony czas, za Wasze wszystkie komentarze i proszę o więcej, uwielbiam je czytać. I czasami, chociaż nie odpisuję, albo odpisuję z dużym opóźnieniem, to uwierzcie mi, że to jest mój motywator i każda ta łapka, to nawet nie o to chodzi, tylko daje mi siłę do roboty. Za to Wam bardzo dziękuję, kochani, bo jest to też taka odskocznia od szarej codzienności, sprawiacie nam tym niesamowitą frajdę. Trzymajcie się, słuchajcie, sukcesów akwarystycznych Wam wszystkim życzę i sobie też. Głupikowo będzie, tak jak mówię, już niedługo, ale muszę przygotować, wyczyścić ładnie szybki, przelecieć baniaczki, zrobić to, wiecie, tak jak należy i tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek. Do zobaczyska, hejka.